Podczas omawiania tego punktu porządku obrad radny Rzepecki zgłosił wątpliwość co do meczów ekstraklasy drużyny z Częstochowy, które miałyby się odbywać na bełchatowskiej Gieksa Arenie. Wczoraj na komisji prawa komendant policji poinformował nas o tym, że w związku z wynajęciem stadionu miejskiego na potrzeby rozgrywek ekstraklasy z udziałem Rakowa Częstochowa, no może dojść do sytuacji, w której zabezpieczenie tego wydarzenia będzie spoczywało na bełchatowskiej policji, a nie na śląskiej, tak jakby się wydawało zgodnie z siedzibą. No w związku z tym okazało się, że mogą być poniesione bardzo duże koszty, bo to na organizację 7 meczy to utrzymanie porządku to aż od 130 do 160 tysięcy złotych. A co gorsza, pan komendant powiedział o tym, że będzie się to wiązało z wycofaniem około 280 patroli w ciągu najbliższego pół roku, co będzie się może się oczywiście wiązać, bo nie przesądzamy tego, że tak będzie, ale no, taki komunikat otrzymaliśmy, może się wiązać na przykład z dłuższym oczekiwaniem na patrol policji przy zdarzeniach drogowych, przy różnych rodzajach przestępstw i wielu innych zdarzeniach, w których policja bierze udział. No i to jest na tyle niepokojący sygnał, że podniosłem go właśnie na sesji Rady Miejskiej, żeby można było zareagować. Jak Państwo wiedzieli, no było to jednak chyba dużym zaskoczeniem dla wielu, jeśli nie dla wszystkich radnych, bo próbując początkowo potraktować to jako prozaiczny problem, no urósł z tego jednak dość poważny temat. Organizacja meczów na tym szczeblu to duże wyzwanie dla policji, która będzie musiała zapewnić bezpieczeństwo, a to może skutkować tym, że zabraknie pieniędzy na patrole ponadnormatywne. Z doświadczenia wiemy, że kibice zdecydowanie są życznymi kibicami. Do tego dochodzi problem z kibicami przyjezdnymi. Co prawda rozmawiałem z prezesem Rakowem, on zapewnia, że nie będą prowadzona sprzedaż biletów dla gości, natomiast na chwilę obecnie nie ukazały się żadne materiały, które by wskazywały, że takie ograniczenie nastąpi. Mówimy, stadion jest około 5 tysięcy osób, a wiem, że to jest ekstraklasa i kibice Legii, kibice Lecha, Krakowi i innych zawsze przyjeżdżają. Bez względu na to, czy bilety są, czy ich nie ma. I stoimy tutaj pod ścianą, dosłownie pod ścianą, ponieważ ci kibice nie będą już wewnątrz stadionu, tylko na zewnątrz. Powiedzmy, że 1 maja czy 30, to zabezpieczenie w pewnym zakresie niestety będzie się musiało odbyć. Przeliczyliśmy to technicznie, jak wygląda. Obowiązkiem według wszystkich przepisów, obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa jest komenda powiatowa, na której jest miejsce ma zabezpieczenie, ewentualnie wspomaga komenda wojewódzka, a nie komenda, w której kibice wyjeżdżają. Patrzmy tutaj komenda śląska, tak, bo Częstochowa jest w województwie śląskim. Takie decyzje już podejmuje komendant dwóch. Jak szacuje policja, same koszty osobowe to 130-160 tysięcy złotych. Miasto stoi na stanowisku, że uda się sprostać wyzwaniu. Nie widzimy tutaj z naszej strony żadnych problemów dotyczących ewentualnych zagrożeń. Umowa spisana z Rakowem jest taka, iż miasto przede wszystkim, czy Miejskie Centrum Sportu i GKS zarabiają na tym. Dzisiaj szukamy pieniędzy na modernizację pewnych rzeczy na stadionie i w ramach tej działalności te kilka meczy, które będzie rozgrywanych 7 do 8 meczy rozgrywanych przez Raków, no będziemy Raków nam płacił za to słone pieniądze. I tutaj dla nas nie ma możliwości innej, aby to bezpieczeństwo zostało zadbane. Będziemy rozmawiać też z komendantem naszym, ale nie ukrywam też z komendantem. Postaramy się skontaktować z komendantem głównym tak, aby część patroli, które są w tym momencie zwolnione z meczów z Częstochowy, mogła z kibicami z Częstochowy, czy ewentualnie tutaj na terenie naszego miasta pomóc w zabezpieczeniu tych meczy. Z naszej prośby, informacji i pewnych warunków, które powiedzieliśmy do momentu wydzierżawienia czy pomocy w rozgrywaniu Rakowowi meczów na naszym terenie. Chodzi o to, aby przede wszystkim nie było kibiców przyjezdnych, czyli formalnie same mecze z kibicami tylko częstochowskimi i jeśli nasi mieszkańcy będą chcieli skorzystać i zobaczyć pierwszą ligę ekstraklasę, to też taki dodatkowy bonus dla mieszkańców, że będzie można z tego skorzystać. Na razie zarówno policja, jak i władze miasta szukają satysfakcjonującego rozwiązania.